raki. Rak, tak jak mój tato Józef, tutaj zawsze go wspominam, raki. Raki, jaka jest sytuacja u raków w związku? 4, 5, 6, nawet w relacjach jakichś, co tutaj czuje partner raka, co go łączy, co go dzieli, co czuje raczek, co go łączy, co go dzieli od tego partnera i co było, co jest i co będzie. Taki rozkład partnerski, kochani, nie widziałam, żeby ktoś coś takiego robił na całym YouTubie, a przewertowałam dużo różnych rzeczy, a więc coś nowego tutaj Wam zawsze zapodaję. Kochani, tutaj będą gotowe raczki na miłość i ta druga strona też. Tu będzie z takiej cierpliwie do przodu. Co czuje ten partner, partnerka? Boi się tej miłości, ale idzie w to. Idzie w to. Najpierw może się tutaj zacząć od romansu. Co ich łączy? No tutaj jest pięknie, bo jest karta takiego wspólny wyjazd, może wspólna podróż, jest intensywność, taki romantyzm i rozmach w romansie. Ta osoba jest, mój drogi raku, jest po przejściach, pamiętaj o tym, co ich dzieli. Może ich dzielić egoizm tego raka, niewierność, zaborczość, zaprzeczanie uczuciom, to oddala raka od partnera, od partnerki. Pani rak, no tutaj raczki, co czujecie? Po rozstaniu też i tutaj pokazuje się, że zaczynacie podchodzić do tej osoby z uczuciem, ale też poprzez pracę, poprzez przyjaźń tutaj raczki idą. Zauroczenie może być, zakochanie, to was łączy, jest taka chemia, przyciąganie tego słońca, co was dzieli, mogą być jakieś plotki, no brak dojrzałości emocjonalnej. Co było? Powiem wam, że było nie tak sobie, nieładnie było, bo było zdrada, zranienie w relacji, było rozczarowanie relacją, co jest teraz strach, lęk. Niestety tutaj w tej chwili ta energia jest taka, chcę, idę dalej, ale się trzymam tej przeszłości, co było. A więc tu raki powinny z partnerem, partnerką, ukochanym, ukochaną porozmawiać o tym, co było, żeby ruszyć dalej. Bo dalej tu pokazuje mi się, że będzie współpraca, będzie dalej to kwitło i się rozwijała ta sytuacja. Nie widzę rozstania, ale niestety może być poczucie zranienia. Z jednej i z drugiej strony nad tym raki powinny popracować. Trzy karty, co czuję. Partner, partnerka raka, no zobaczmy, co czuje partner, partnerka raka. Trzy karty, o, czuje się trochę jak w więzieniu, liczy na zmianę i ma nadzieję na zmianę. A w runkach Dagas, szczęśliwa gwiazda, czyli znowu nadzieja. Tu partner, partnerka pani, pana raka mają nadzieję na to, że ta sytuacja się ulegnie zmianie, mają tą nadzieję, że będzie lepiej. Naprawdę, no piękna karta, no karta nadziei. A więc, kochani, dziękuję raczkom.